Prace na obecnym etapie możemy ocenić jako zaawansowanie na poziomie około 60%. Wykonywane są w tej chwili roboty na całym odcinku, to jest 5,5 km. W sumie jest tu 14 obiektów o różnym stopniu zaawansowania. Możemy powiedzieć, że 9 z tych 14 obiektów jest już w takiej fazie końcowej, to znaczy albo są to obiekty oddane już do użytkowania, albo mają wykonane ustroje nośne, zabetonowane i sprężone. Pozostałe 5 obiektów to jest w trakcie realizacji, w tym 2 duże obiekty, to jest tunel i ta estakada nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. Jeżeli chodzi o tunel, będzie on miał długość 493 metry. Na chwilę obecną wykonanych jest 27 odcinków stropów z 41 do wykonania, czyli to jest gdzieś około 66% stropów w całości. Jeżeli chodzi o obecny etap, to wykonywane są tak, kończone są ściany szczelinowe tunelu i tutaj wykonanie tych ścian przewidujemy maksymalnie do końca miesiąca marca. Później zostaną do wykonania stropy. W tej chwili wykonywane są także roboty związane z wydobywaniem urobku, czyli ziemi spod tunelu. W zeszłym roku były miesiące, gdzie było spowolnienie robót, a także wstrzymanie robót związane z kłopotami z finansowaniem. Na pewno odbije się to na końcowym terminie realizacji obiektu. Nie widzimy zagrożenia, żeby obiekt tutaj nie był skończony do grudnia 2015.